Mam świetne ćwiczenie, które usprawni nasz metabolizm, pobudzi nasze organy wewnętrzne, a także pracę serca i powoduje to, że będziemy wiecznie młodzi i witalni. Więc co to jest za ćwiczenie? Nazywa się pływający smok, pochodzi ze starożytnych Chin, był propagowany przez taoistów. I polega na tym, że wykonujemy skręty bioder, barków oraz szyi w przeciwnych kierunkach. Zaraz przedstawię, na czym to polega. Podzieliłam to na takie małe sekwencje i na końcu pokażę Wam, jak wygląda całe ćwiczenie. Dla tych, którzy chcą zrzucić kilka kilogramów, to ćwiczenie jest bardzo proste i nie wymaga pocenia się. Wystarczy 10 minut dziennie i zobaczysz różnicę. Zacznijmy. Stańmy w rozkroku i najpierw przenosimy ciężar z jednej strony na drugą. A teraz przenosimy ręce z jednej strony, obracając głowę w przeciwnym kierunku na drugą stronę. A teraz połączmy te ruchy. Biodra, ręce po przeciwnej stronie, głowa skręcona. Staramy się skręcić barki i biodra. Świetnie. A teraz przejdźmy do takiej troszeczkę luźniejszej formy pływającego smoka. Przenosimy teraz ręce z jednej strony do drugiej. On to jest mój kochany kot, Lulek. I teraz przenosimy, idziemy w dół, w górę, do góry i stajemy na palcach. Świetnie. I teraz pokażę Wam, jak wygląda pływający smok od podstaw. Stańmy, złączmy kolana i kostki. Przenieśmy ręce koło ucha, obróćmy głowę i teraz półkolistym ruchem przenosimy ręce na drugą stronę. Przechodzimy na wysokości szyi, na wysokości splotu słonecznego, pamiętając o obracaniu głowy. Dolnej części brzucha i wracamy. Splot słoneczny, szyja do góry, unosimy się na palcach, wstrzymujemy kilka sekund i schodzimy powoli w dół, kończąc. Ręce kładziemy na dolnej części brzucha. W tak zwanym trójkącie, tam gdzie energia się zaczyna. I teraz zróbmy to z przeciwnej strony. Półkolisty ruch, obracamy głowę, przenosimy na wysokości szyi, na wysokości splotu słonecznego, na wysokości brzucha. Splot słoneczny na wysokości szyi, do góry, stajemy na palcach i obniżamy. Kładziemy ręce na poniżej pępka. Świetnie. A teraz powtórzmy kilka sekwencji, czyli obracamy głowę,
ręce na wysokości ucha i półkulisty ruch, szyja, splot słoneczny, brzuch, splot słoneczny, szyja, do góry i schodzimy w dół, kładziemy ręce na brzuchu. I druga strona, półkolisty ruch, splot słoneczny, brzuch, wracamy, splot słoneczny, szyja, stajemy na palcach, schodzimy w dół i ręce kładziemy na brzuchu. I powtórzmy jeszcze raz. Cała idea jest, żeby robić to ćwiczenie jak najwolniej, aktywować wszystkie organy wewnętrzne. Jest to tak zwana medytacja w ruchu, można by to tak nazwać. I druga strona. Świetnie. I bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że będziecie korzystać z tego ćwiczenia i wszyscy będziecie piękni i młodzi. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.